aspirant sztabowy Marcin Krasucki, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Radziejowie. Do tego tragicznego zdarzenia doszło dziś około 9:10 na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Borucinek. Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że na skutek zderzenia osobowej Toyoty i Audi 5 osób zostało poszkodowanych. No niestety jedna osoba, 16-letnia dziewczynka, poniosła śmierć na miejscu. Na miejscu pracują radziejowscy policjanci, oprócz tego są strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie, z jednostki ochotniczej w Osięcinach oraz śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.